Top rzeczy, które mają podobno błyskawicznie znikać ze sklepów w razie sytuacji awaryjnych. Numer 30. Papier toaletowy, mokre chusteczki i ręczniki papierowe. Nie zliczę, ile razy przy poprzednich filmach pojawiał się komentarz pod postacią papier toaletowy jest najważniejszy, powinien być pierwszy. Tak, papier, mokre chusteczki i ręczniki papierowe będą błyskawicznie znikać. Zwłaszcza wtedy, kiedy musimy oszczędzać wodę, będziemy chcieli bardzo wiele różnych rzeczy wytrzeć właśnie papierem. Na przykład jak tam się coś w kuchni rozleje. I tak jak nie da się mieć za dużo worków na śmieci, tak samo nie da się mieć za dużo papieru. Wiecie, jak nie ma papieru, to zawsze można się podmyć wodą i mydłem, ale jak nie ma wody, mydła i papieru, no to już jest naprawdę duży kłopot. Zresztą panika zakupowa na początku pandemii pokazała, że papier toaletowy właśnie znika ze sklepów błyskawicznie, mimo faktu, że teoretycznie woda w kranach jeszcze ciągle była, ale z jakiegoś względu jednak wolimy mieć ten papier. Była też tu mowa o mokrych chusteczkach, które jak najbardziej pomagają zachować higienę, kiedy brakuje wody. Ale nie trzeba robić ich zapasu, można sobie doskonale poradzić, mając po prostu odpowiednio mocny ręcznik papierowy i odrobinę wody.